Dzień dobry. I witam po porannym bieganiu. Zrobiliśmy właśnie z Mariuszem 15 km o poranku. Niestety kamera nie znosi mrozów, więc było bez kamery. Ale Mariusz przypomniał mi o jednej bardzo ważnej rzeczy. Inwestycje. Więc rozmawialiśmy z Mariuszem o wielu różnych rzeczach i o inwestycjach, o historii, o innych różnych rzeczach, którymi dana osoba się zajmuje. Natomiast Mariusz mi zwrócił uwagę na jedną bardzo ważną rzecz a propos inwestycji, o której ostatnio nie mówiłem, bo mówiłem o inwestowaniu w pewne zasoby, które nam przynoszą dochód, mówiliśmy o inwestowaniu w siebie, a zapomniałem o kolejnej opcji inwestowania, o której Mariusz mi przypomniał, przypadkiem opowiadając swoją historię. Ale nie inwestowanie na zasadzie, że dawanie komuś pieniędzy, żeby coś zrobił, albo nie inwestowanie swojego czasu, żeby dana osoba kiedyś w przyszłości coś dla nas zrobiła, ale inwestowanie ciszą i zadawaniem pytań. Ale to bez sensu, co powiedziałeś. No właśnie nie. Mamy człowieczka, Mirka. Dookoła Mirka są różni ludzie i część z tych ludzi to ludzie, których Mirek bardzo szanuje, których zna, których akceptuje mocno, na których zdanie bardzo liczy. I mamy tu różnych ludzi, dla przykładu Tomka Onyszko, Mariusza Hojdę, Andrzeja Krzywdę, Macieja Aniserowicza. I wszyscy ci ludzie mają bardzo jedną wspólną cechę. I to polecam popatrzeć na tych ludzi w chwili, gdy się z nimi rozmawia i spędza czas. Gdy zadaje im się jakiekolwiek pytanie na zasadzie, hej, potrzebowałbym waszej rady w tym i w tym temacie, to oni nie to, że mówią, słuchaj, to odpowiedź jest bardzo prosta, nie, albo wykreśl te dwie rzeczy. Wręcz przeciwnie, zadają pytania, głębią dalej, ponieważ wiedzą, że za tym pytaniem, które ja zadaję, za prośbą, którą mam do nich, pewnie kryje się coś więcej. Chcą poznać to, co mogą zrobić i chcą się dowiedzieć, czy odpowiedzią na pytanie przypadkiem nie zrobią mi krzywdy, albo nie sprawią, że poczuję się źle, bo to też w relacjach międzyludzkich chodzi o to, żeby ludzie się czuli dobrze ze sobą. Z tymi ludźmi trzeba spędzić trochę czasu, żeby wydobyć od nich informacje. I w chwili, gdy ja o czymkolwiek mówię przy tych ludziach, nawet dzisiaj biegając z Mariuszem, to nie było tak, że oni nagle, a Mireczku, to robisz to źle, zrób to inaczej, a robisz to źle, robisz to inaczej. I w ten sposób, że oni tego do mnie nie mówią i w ten sposób, że ja muszę zapracować na to, żeby uzyskać od nich jakiekolwiek rady do swojego życia, powoduje to, że się zbliżamy do siebie jako ludzie, jako jednostki, jako społeczeństwo. Budujemy silną więź między sobą, gdzie druga osoba pod żadnym pozorem nie pisze pod moim Facebookiem, Instagramem, LinkedInem, a Mirek, robisz to źle, zrób to inaczej. I jeszcze, opinie załóżmy tych osób, oczywiście tych osób jest więcej, ale narysowałem tylko 4, byłbym w stanie jak najbardziej zaakceptować, bo szanuję tych ludzi maksymalnie. To natomiast, jak nie należy inwestować w znajomości, to gdy poznajemy jakąkolwiek osobę online albo fizycznie w świecie, osobę, która ma różne rzeczy w swoim życiu, a też ma duże doświadczenie w swoim życiu w pewnych aspektach, niekoniecznie może większe niż my, ale swoje, ma swój świat, w którym sobie świetnie radzi. I my wpadamy do takiego człowieczka i mówimy, hej Mireczku, słuchaj, to ty musisz jednak tą dietę rzucić, bo ona się do ciebie nie nadaje. To ty jednak nie inwestuj w to, bo to jest złe. To ty jednak, ta żona to może, te dzieci to w sumie też tak chyba nie tak. To mieszkanie to w sumie głupie, te bieganie. I takie rzeczy, to co tutaj widać na zielono, to buduje wieloletnie, długie relacje. I ja jestem w tej chwili przekonany, że z tymi ludźmi będę przez długi czas żył dobrze, na pewno będziemy sobie pomagać nawzajem wiele razy. Ten taki czerwony strzał tutaj, nieważne czy to jest online, czy to jest fizycznie, całkowicie w moim życiu skreśla taką osobę na wiele, 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 wiele lat, jeżeli nie dożywotnio. Ja sobie się staram się dawać jak najmniej rad. Po przeczytaniu książki Aleksa Barszczewskiego, którą ostatnio przekazałem w świat, było tam tak fajnie napisane, że Aleks daje tylko porady osobom, które za to zapłaciły i to niechętnie. Zero darmowych konsultacji. Jeżeli ja chcę inwestować w relacje z naprawdę wartościowymi ludźmi w przyszłości, to robię wszystko, żeby nie dawać im rad, gdy ich rad nie potrzebują. Z małym wyjątkiem, jeżeli widzę, że to co robią w danej chwili zagraża ich życiu albo zdrowiu, to jestem w stanie to powiedzieć. Natomiast w innym wypadku staram się tego nie robić. Staram się, bo nie jestem idealny i dążę do tego, żeby było inaczej. Natomiast o takie coś, tego nigdy nie chcę robić, staram się nie robić i nie będę robić. To natomiast fajnie działa i bardzo lubię, gdy ktoś do mnie wysyła swoją historię, mówiąc, że hej Mireczku, słuchaj, tutaj zainwestowałem w to i w to, tyle pieniędzy, to jest moja historia,
Jak masz chwilę, to przeczytaj. I to już mi daje obraz danej osoby, a nie jak ktoś o niku N4K5 pisze mi: hej Bireczku, tam źle ćwiczysz. Takie przemyślenie na niedzielny poranek. Wracam do rodziny i ruszam z planowaniem tygodnia, chilloutem i innymi rzeczami. Tak więc do zobaczenia jutro.